Pierwszym grzybem, o którym chciałbym powiedzieć, jest to czaga. Fajny grzyb, powszechnie dostępny. Bogaty bardzo w antyoksydanty, to znaczy pozbawia nas stresu oksydacyjnego, który nabawamy się przy niedospaniu, przy jakimś przemęczeniu, przy takim stresie na co dzień, który mamy. Ten stres oksydacyjny możemy pozbyć się właśnie dzięki stosowaniu czagi, dlatego że jest bogata w witaminy B. Jeżeli jest bogata w witaminy B, to w tym momencie poprawia nam poziom stresu, to znaczy witaminy z grupy B bardzo wpływają na to, jak reagujemy na ten stres. To nie jest tak, że to wyeliminuje nam ten stres, to znaczy, że nagle przestaniemy się stresować. No nie, no będziemy się mogli stresować dalej, ale w pewnym sensie na ten stres będziemy lepiej reagować, będziemy lepiej do niego zaadaptowani i już on tak negatywnie nie będzie na nas wpływał, jak wpływał do tej pory, więc dzięki temu też ten poziom energii, jaki będziemy mieli, on wzrośnie, poprawia i one zostaną też funkcje odpornościowe naszego organizmu, no i dzięki temu minimalizujemy też ryzyko raka i ryzyko starzenia, bo być może nie myślimy o tym, o naszej długowieczności w tym momencie, ale tak myśląc w perspektywie tego, że moglibyśmy żyć długo, dobrze się czuć w tym samym czasie i wiele osiągnąć, no to może warto się na tym skupić i zadbać o to nasze DNA, jak ono będzie pracować, bo dzięki temu osiągniemy te efekty, na którym będzie nam zależało i właśnie dzięki czadze będziemy mogli osiągnąć te efekty tutaj wymienione. Herbata smakuje całkiem fajnie, jeżeli dostaniemy jakiś taki korzeń czagi, czyli nie ekstrakt sproszkowany, to będzie to mniej więcej tak wyglądało. I tak jak mówię, smak jest dość ciekawy, bardzo, bardzo wszystkim polecam.